Ponad 220 uczniów klas maturalnych zespołu szkół imienia Jana Wyrzykowskiego w Głogowie przeżyło szczególną noc w życiu. Bal maturalny to wyjątkowa studniówka w historii szkoły. Po pierwsze dlatego, że tradycyjnego poloneza otwierającego bal maturalny zagrała Orkiestra Zakładowa Huty Miedzi Głogów. To jest polonez Wojciecha Krylara z filmu Pan Tadeusz. Znana melodia, zawsze używana, szczególnie na studiówkę. No, trzeba było popracować, próby były z młodzieżą i tutaj w tej sali i w szkole. I miejmy nadzieję, że wszystko będzie dobrze, wyjdzie jak najbardziej. Po raz pierwszy, powiem szczerze. Chociaż mamy koncertów 40 i więcej w ciągu roku na studniówce, gramy po raz pierwszy po prostu dzisiaj tutaj. Studniówka 2013 w Zespole Szkół imienia Jana Wyrzykowskiego w Głogowie miała szczególny charakter, nie tylko ze względu na obecność hutniczej orkiestry. Pierwszy raz po 12 latach przerwy szkołę opuszczają abiturienci z zawodu technik hutnik. W tej chwili w szkole mamy 4 klasy o tym kierunku kształcenia. Mamy również od 4 lat w murach naszej szkoły nowy kierunek, też kierunek taki związany z KGHM-em. Technikum Górnictwa Podziemnego to obok Technikum Hutniczego jeden z najpopularniejszych kierunków kształcenia w głogowskiej szkole. Uczniowie, którzy wybrali te zawody, swoją drogę zawodową wiążą ściśle z oddziałami KGHM. Jak mówią, szkołę, którą wybrali, będą długo wspominać. Fajni ludzie, fajny klimat, fajna szkoła, fajni nauczyciele. Po szkole mamy załatwiony staż półroczny na hucie, a później być może dostaniemy się tam jako już pracownicy. Chciałby pan? Myślę, że tak. Satysfakcjonują mnie tam zarobki. Uczniowie 8 klas zespołu szkół z Głogowa przetańczyli całą noc, by rozpocząć odliczanie 100 dni, jakie pozostały mi do najważniejszego egzaminu w życiu, czyli do matury.